Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Włodzimierz Szaranowicz. Wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Na pewno czeka nas mnóstwo emocji. Pierwsze 45 minut przed nami. Portugalczycy przy piłce. No i Cristiano Ronaldo. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Linetti. Dobrze, Błaszczykowski rozciąga grę. Spójrzmy, Błaszczykowski przedziera się w pole karne. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Ma szansę na dośrodkowanie. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Mamy centrę. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Robert Lewandowski. Uderzenie. Popatrzmy, rzut rożny dla Polaków. Ponownie rzut rożny. Ach, fatalnie. Niecelnie głową. Nie wyszedł dobrze do tej piłki i właściwie został trafiony w głowę. Nie strzelał.
Maciej Rybus. Znakomita sytuacja. Piotr Zieliński. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Źle przyjął i traci piłkę. Kapitalnie wychwycił. Fabio Concentrao. Eliseu. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Jago. Fabio Concentrao. No i Cristiano Ronaldo. Ryzykownie, ale udało się. Linetti. Zieliński. Lewandowski. Polacy atakują. Uderza. Jest gol. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Robert Lewandowski. Błaszczykowski. Rozpędzony Błaszczykowski. Łatwo mija obrońców. I będzie rzut rożny dla Polski. Wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś popisał się przecież tak pięknym uderzeniem. Jeden do zera, koniec pierwszej części spotkania. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Pięknie, 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 gol dla Polski! No, jestem wzruszony! Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą połowę. Być może są tacy, którzy nie widzieli pierwszej. Przypominam, biało-czerwoni prowadzą.
Spójrzmy na to podanie. Ależ rozumieją się bez słów. Kapitalne podania. Czy to wykorzysta? Szansa! Broni, ale piłka w grze. Piłka poza boiskiem. Rzut rożny. Piłka dla Polaków. Linetti. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Nani? Out. Piłka dla Polaków. Szukała. Lewandowski. João Moutinho. Lewandowski. Interesująco. Dobra okazja. Broni i grają dalej. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Uderzenie w stronę bramki. Brawo. Gol. Wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Concentrao. Iago. Czy zdecydował się na strzał? Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Czy to wykorzysta? Strzela! Fantastyczna parada. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Znakomicie chwyta.
Ależ walka o piłkę. Eliseu. Jest szansa na groźną akcję. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Niestety piłka odbija się od bramkarza i wpada do siatki. Tyle lat komentuję występy biało-czerwonych, ale powiem szczerze, że tak grającej polskiej reprezentacji nie widziałem od dawien dawna. Nie tylko grającej, ale strzelającej. Taki grat bramek, jaki dzisiaj nam zafundowali, to jest coś niezwykłego. To przejdzie do historii. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Teraz Cristiano Ronaldo. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Robert Lewandowski. Czy to uderzenie? Kapitalnie bramkarz. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Lewandowski. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Mecz zakończony. To było spotkanie do jednej bramki. Całkowicie jednostronne widowisko. Byliśmy świadkami zapierającego dech w piersiach spotkania. Rzadko są takie mecze jak to dzisiejsze spotkanie. Szkoda, że to już koniec. Żegnam się z Państwem. Komentował Dariusz Szpakowski. Robert Lewandowski!